Cześć, nazywam się Łukasz Tomas, aka Czarny i będę mówił o deeskalacji konfliktu. W temacie, który w obecnym czasie na LARPach dosyć się rozwinął odnośnie samych konfliktów, co głównie widać na LARPach bitewnych, kiedy różne grupy, formacje, które w trakcie gry muszą między sobą walczyć, muszą odegrać agresję, przemoc względem siebie, zaczynają przenosić też tą agresję i przemoc poza czas gry, co jest bardzo kłopotliwe, ponieważ nasza społeczność nie jest jakoś strasznie duża i musimy dbać o siebie nawzajem, musimy też dbać o pewną kulturę poza grą, kulturę i higienę w społeczeństwie. Zacznę od definicji konfliktu. Konflikt jest ogólnie zjawiskiem często występującym w społeczeństwie. Jest to zjawisko powszechne, nieuchronne, które związane jest z życiem społecznym, które ma parę głównych zasad, które zawsze muszą wystąpić, aby można było daną sytuację nazwać konfliktem. Jest chociażby nią posiadanie minimum dwóch stron konfliktu. Jeśli jest tylko jedna osoba, która mówi, że coś jej się nie podoba i nikt jej nie odpowiada, to jeszcze nie jest konflikt. Musi być parę osób, które się sprzeciwstawią. Tylko problem zaczyna się, kiedy zaczynają być grupy duże ludzi, które nie chcą pod żadnym pozorem dojść do porozumienia, ponieważ jak wiemy, konflikty trzeba rozwiązywać. Kolejną cechą konfliktu jest chęć zniszczenia lub pełnej kontroli swoich oponentów. Często to objawia się też tym, że chcemy uzyskać konkretne korzyści, które wiążą się z tym, że strona, z którą jesteśmy skonfliktowani, traci pewne wartości lub możliwości. Też z ważnych rzeczy jest władza, chęć posiadania władzy. Konflikty często powstają w sytuacji, kiedy jakaś strona chce być tą ważną, decydującą i traci tą władzę, albo chce ją uzyskać. Chce na przykład wpływać na sam przebieg gry, decydować bardzo mocno, jak gra ma wyglądać, chociażby przed jej rozpoczęciem, w trakcie prac przygotowawczych, w trakcie tworzenia społeczności samej gry. Też poważnym problemem jest to, że konflikty są czymś w pełni naturalnym, co nie jest zawsze negatywne dla społeczności, ponieważ konflikty prowadzą do zmian norm i oczekiwań społeczeństwa. Także nie możemy też demonizować konfliktów, przynajmniej do momentu, w którym doprowadzają one do konkretnych wniosków oraz szukają wspólnego gruntu, dzięki któremu można iść naprzód i patrzeć ku przyszłości. Będę mówił teraz o deeskalacji. Pierw przeczytam definicję eskalacji, która się odnosi ewidentnie do konfliktów. Eskalacja. Sytuacja, w której silne stany emocjonalne oraz chęć zwycięstwa zaczynają dominować w sytuacji konfliktowej, powodując uczucie wzajemnej wrogości stron konfliktu. Strony przestają się skupiać na źródle konfliktu, zaczynają przybierać silną postawę antagonistyczną. W tej definicji widzimy, że eskalacja konfliktów przebiega na zasadzie emocji. Silnych emocji, nad którymi często strony straciły kontrolę, doprowadza do sytuacji, w której już nie patrzymy, co mogło spowodować konflikt, jaka jest jego geneza. Nie, już tylko liczy się my i wróg i musimy zlisować wroga. Musimy go sprowadzić do poziomu gruntu, my musimy być górą. To jest najbardziej kłopotliwa kwestia, w szczególności w świecie larpowym, ponieważ my w larpach gramy na emocjach. Dużo osób jeździ na larpy, aby bawić się emocjami, aby poczuć coś, czego w innym przypadku by nie mogły doświadczyć. Przy czym jeśli stracimy kontrolę, mamy problem. Jeśli chodzi o deeskalację, dosyć ważną sprawą jest to, że nie możemy unikać konfliktów. Jeśli jest strona, która ma problem do nas, ponieważ nasza grupa na imprezie zagrała coś, co drugiej stronie się nie podobało, nie możemy tego zbagatelizować oraz ominąć, ponieważ w tym przypadku dajemy sygnał dla tamtej strony agresywnej, że albo przyjmujemy ich retorykę i uznajemy, że tak, zgadzamy się i to zmienimy, lub może dojść do sytuacji, w której będziemy dochodzić do sytuacji,
dochodzi do sytuacji, w której będziemy... Oj tam, przepraszam. Jeśli będziemy unikać właśnie też konfliktu, będzie... Czasem się zaczyna w kręcowach. O tak. Tak, teraz jeszcze zdjęcia, jak jestem w pełni zawstydzony. Oj, powiesz, jak jest dużo zdjęcie wyglądać. Tak, przecież by pięknie. Nikt nie zapamięta słów, zobaczą zdjęcia. Powiemy, że było fajnie. Bycie defensywnym. Jeśli chodzi o konflikty, jesteśmy stroną atakowaną, nie możemy przyjąć tylko postawy defensywnej. Postawa defensywna wiąże się w końcu z tym, że nie możemy rozmawiać, jesteśmy tylko atakowani. Odbierając tylko ataki, nie doprowadzimy do rozmowy. Nie można wtedy powiedzieć o konfrontacji, która będzie produktywna, która będzie w stanie cokolwiek stworzyć i rozwiązać konflikt, który właśnie eskaluje. Ważną też sprawą jest generalizacja, czego absolutnie nie możemy robić. Często przy konfliktach, w szczególności przy społeczeństwie battleartowców, jest generalizacja zachowań. Pięknym przykładem może być to, jak na Battlequestie kiedyś pierwszy raz weszły halabardy. Wtedy nie było z nim problemu. Jak zwiększyła się liczbość halabard, to starczyło parę osób, które nie kontrolowało siły podczas używania halabard i powstała generalizacja mówiąca: halabardami wszyscy uderzają siłowo, halabardy są niebezpieczne, halabardy są B. To wtedy mieliśmy piękny przykład generalizacji, który sprawił, że część użytkowników tej broni, którzy nic nie przesadzali, używali ją odpowiedzialnie, była też pod atakiem przeciwników, którzy twierdzili, bo nimi się bije, nimi robi się krzywdę, bo nimi można uderzyć mocno, ale tak samo można jakąkolwiek inną bronią i każdym przedmiotem zrobić krzywdę. To jest tylko atrybut, liczy się człowiek, który go używa. Też podczas rozwiązywania i deeskalacji, podczas rozwiązywania konfliktów, podczas całego procesu deeskalacji jest ważne, aby obydwie strony próbowały z sobą rozmawiać, komunikować się. Szukać wspólnego środka, który zadowoli obydwie strony. Czasem polega to na tym, aby jedna strona ustąpiła z niektórych swoich roszczeń, ale za to trzeba w tym momencie też coś zaoferować. Jeśli będziemy tylko oczekiwać, że druga strona ma spełnić nasze oczekiwania wszystkie, to nie będzie możliwości rozwiązania problemu, ponieważ takie podejście prowadzi tylko do rozwiązania konfliktu na zasadzie zwycięzcy i przegrani. A w tym momencie raczej chcemy, żebyśmy wszyscy byli zwycięzcami, a mało osób w życiu prywatnym, poza larpowym, lubi przegrywać. Lubimy umierać w zimnej wodzie, ale poza larpami już nie do końca. Trzeba też patrzeć na przyszłość oraz rozwój całego środowiska i społeczeństwa larpowego. Jeśli jest sytuacja, która jest toksyczna, bardzo kłopotliwa dla danej społeczności, nie możemy ogólnie uznać, że problem nie istnieje, albo że to samo się rozwiąże. Jeśli podejmiemy taki sposób podejścia i spoglądania na całą sytuację, doprowadzimy do przyzwolenia dla osób, które chcą rozwinąć ten konflikt, chcą zwyciężyć. Także musimy też... Musimy bardzo patrzeć... Halo? O, działa. O, tak, ładnie działa. W trakcie rozwiązywania konfliktu nie możemy też działać pod wpływem emocji. To jest podstawa podczas procesu deeskalacji, ponieważ emocje są tym, co rozbudzają konflikt na wyższy poziom i prowadzą do sytuacji, w której już nie patrzymy na to, co mogło spowodować, bo nie szukamy rozwiązań, tylko chcemy pokazać, że moje ja jest bardziej prawdziwe, jest bardziej poprawne.
jeśli jesteśmy w sytuacji konfliktowej, musimy na chwilę odsapnąć, odpocząć, spróbować spojrzeć na spokojnie na całą sytuację, na całe zjawisko, ponieważ wiele problemów, jeśli się spojrzy z boku, z perspektywy innej osoby, jakby niezwiązanej zupełnie z danym konfliktem, można ujrzeć rozwiązania, które wcześniej umykały, które sprawiały wrażenie niedostępnych, a kiedy podejdzie się na spokojnie, chłodnie, analitycznie, mogą okazać się bardzo jasne i konkretne. Jeśli chodzi o deeskalację konfliktów w środowisku LARPowym, bardzo ważne jest rozmawianie i komunikowanie się. I to muszą być obydwa zjawiska na raz. Komunikacja polega na przekazaniu informacji, a rozmowa na wymianie myśli. I jedno bez drugiego doprowadzi do sytuacji, w której na przykład wymiana sama myśli nie przekaże oczekiwań żadnej ze stron, co by chciały osiągnąć końcowo, do jakiego konsensusu by chciały dotrzeć. Sama wymiana informacji doprowadza do sytuacji, w której nie rozumiemy, czemu druga strona chce konkretne rzeczy osiągnąć. Nie dojdziemy do żadnej wspólnej myśli, bez której nie jesteśmy w stanie pójść naprzód. Też dosyć ważnym zjawiskiem potrafi być integracja na gruncie neutralnym. Pięknym przykładem mogę podać z ostatniego Battle Questa, jak w środku nocy dwie niby skonfliktowane dosyć często frakcje się spotkały w środku nocy i bawiliśmy się. Bawiliśmy się walcząc, przy czym łamiąc połowę zasad imprezy, jeśli chodzi o wejścia ciałem, o sposoby ataku. Coś, co jeśli byłoby wykonane w trakcie normalnej gry, wywołał mega awanturę i by zaraz powstał potężny konflikt o to, by powstała karczemna wręcz awantura. W momencie, w którym my się spotkaliśmy, aby się pobawić, jedynym celem tamtych spotkań była zabawa, wspólna rozrywka. Nie było żadnego konfliktu, żadnej spiny odnośnie tamtych zachowań. Wszyscy się cieszyli z odnośnie danych działań bojowych, można rzec. Także jeśli mamy dużą grupę, to czasem warto prowadzić jakieś działania integracyjne, które wymuszą nawet wręcz momentami integrację, zabawę pomiędzy dwoma stronami, które są skonfliktowane, ale to nie będzie przynosiło żadnych korzyści w grze, jak i nie będzie miało możliwości bycia zawarta główna treść gry, ponieważ jeśli będzie to pełni zawarte w grze, gra obydwie strony, wszyscy gracze będą się chcieli skupić na tym, bo na przykład musimy wygrać. Musimy wygrać, zapomną o zabawie, a na LARPy jeździmy się bawić. Co jest bardzo dużym problemem i jest kolejnym problemem, bo musimy pamiętać, że na LARPach jesteśmy, aby się bawić, nie po to, aby się kłócić, aby wspierać między sobą. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać, dojdziemy do sytuacji, w której będziemy starali się narzucać własną wizję zabawy. Wizję, jak planujemy spędzić wolny czas innym graczom. Jeśli będziemy do tego dopuszczać, doprowadzi do sytuacji, kiedy będzie mogło być parę osób, które będzie chciało zdominować całą społeczność, mówiąc jej, jak mamy się zbawić, jak mamy spędzać wolny czas, co w tym momencie doprowadzi do zamknięcia środowiska LARPowego, ponieważ nie będzie ono otwarte na nowe intencje, na nowe pomysły, inicjatywy, stanie się zamkniętym kwadratem, który nie będzie miał możliwości zmian. A jeśli środowisko LARPowe stanie się skostniałym, twardym elementem fandomu, to no cóż, nie ma co jej wróżyć, nie ma co wróżyć świetlanej przyszłości i rozwoju naszego hobby. Nie możemy też akceptować toksycznych zachowań w trakcie czy imprez, czy poza nimi. Często można spotkać się z osobami, które bardzo toksycznie, agresywnie odnoszą się do innych. Pod maską śmieszków, dowcipów, co chwilę atakują inne strony, inne grupy, co doprowadza tylko do zaostrzenia samej konfrontacji.
powoduje, że strony przestają rozmawiać z sobą, nawet już przez nie dopuszczają możliwości rozmowy, komunikacji. I nawet jeśli usłyszą coś, co może być całkiem sensowną propozycją, może być propozycją wspólnego spędzenia czasu, zabawy, odrzucą to, ponieważ to powiedziała osoba, która jest agresywna, która jest zaborcza. Także jeśli mamy osoby toksyczne i dostają one poklask, to w tym momencie wszyscy tak samo się przykładamy do eskalacji samego problemu. Oddychać, oddycham, coś miałem słychać. Też jeśli mamy pracować nad deeskalacją konfliktu w środowisku lampowym, musimy pamiętać o pracy nad samą społecznością. W momencie, w którym społeczność lampowa jest nastawiona czy zero-jedynkowo, czy akceptuje otwarcie wszelakie zachowania toksyczne, które przed chwilą powiedziałem, doprowadzamy do sytuacji, w której one są wręcz promowane i zachęcane. Jeśli sama społeczność lampowa nie będzie próbowała działać czegokolwiek, co będzie mogło zmienić w danym momencie spór, sytuację, do niczego w przyszłości nie będziemy w stanie dojść, nie będzie można rozwiązać żadnych konfliktów, które powstały, czy w przyszłości, czy które są obecnie, albo powstaną w przyszłości. Jeśli chodzi o same konflikty, które odbywają się w społeczności lampowej, to tak szczerze, strasznie mi przypominają, jak są jakieś wioski i dzieci z tych wiosek po prostu trzymają się w grupce i nie lubią grupek z innych wiosek czy z innych osiedli. To jest mentalność bardzo często dzieci. Dzieci, które nie chcą spojrzeć na większy obraz, nie chcą działać i tworzyć, tylko chcą się trzymać razem i chcą być najlepsze, chcą być dominujące. Nie planują nawet spróbować się skolegować, zbratać z innymi, ponieważ są zamknięte w mentalności takich małych społeczności, małych grup, do których niestety my jako ludzie ewolucyjnie dążymy, ponieważ nasza ewolucja polega na tym, że na początku działaliśmy jako małe grupy plemienne, także potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa oraz jednolitości, tego, że należymy do jakiejś grupy. Tylko jeśli te grupy nie będą chciały z sobą nawet konwersować, to będzie źle.